Juchnowiec Kościelny to miejscowość położona 10 km od Białegostoku. Tu znajduje się Maryjne Sanktuarium Królowej Rodzin z jednym z najstarszych wizerunków Matki Bożej datowanym na przełom XVI i XVII wieku. Początki parafii w Juchnowcu wiążą się z działalnością podskarbiego litewskiego Stanisława Zachariaszewicza Włoszka, który w 1547 roku ufundował i uposażył pierwszy drewniany kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej, Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Świętych. Szczególne miejsce zajmował w nim wizerunek Matki Bożej, uznawany za cudowny i otaczany powszechnym kultem. Okoliczności, w jakich trafił obraz do juchnowieckiego kościoła, ani jego pochodzenie nie zostało ustalone, dlatego trudno jest wskazać pierwowzór tego przedstawienia. Można mówić o cechach podobieństwa z ikoną Matki Bożej Smoleńskiej. W latach 40. XVII wieku rozpoczęto rejestrację doznawanych przed wizerunkiem łask oraz ofiarowanych wotów. Wtedy to nastąpił niezwykły rozwój kultu Matki Bożej Juchnowieckiej po sanktuariach w Ostrej Bramie, Różanym Stoku i Kościele Świętego Michała w Wilnie. Było to w tamtym czasie najbardziej znane sanktuarium w archidiecezji wileńskiej. Ikona w typie Hodegetri została wykonana techniką olejną na niewielkiej desce o wymiarach 31 na 25,5 cm. Przedstawia ukazaną frontalnie w półpostaci Matkę Bożą z Chrystusem na lewej ręce. Zwraca się on w kierunku Maryi. Prawą ręką wykonuje gest błogosławieństwa, lewa zaś swobodnie spoczywa na kolanach. Obie postaci mają ciemną karnację. Wizerunek otacza bogata, repusowana ryza wykonana ze srebra pokrytego złoceniem. Zdobiona jest wzorami liści akantu. Głowę Chrystusa przykrywa korona zakończona krzyżem greckim. W 1724 roku, po uszkodzeniach spowodowanych wichurą, przebudowano ołtarz główny, w którym centralne miejsce zajął cudowny obraz Matki Bożej. W drugiej połowie XVIII wieku rozpoczęto budowę murowanego kościoła w stylu barokowym. Inwestycje wsparł właściciel Białegostoku, hetman wielki koronny Jan Klemens Branicki. Budowa, a zwłaszcza wyposażenie wnętrza, trwało wiele lat. Obraz Matki Bożej Juchnowieckiej umieszczono w ołtarzu głównym świątyni. W latach 60. XX wieku odnowiono elewację świątyni. W 1966 roku kościół juchnowiecki został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego. W 1971 roku wykonano polichromię, a w latach 1987-97 przeprowadzono liczne prace remontowe. W roku 1996 arcybiskup Stanisław Szymecki nadał słynącemu łaskawi obrazowi tytuł Matki Bożej Królowej Rodzin. Rok później kościół w Juchnowcu zaliczono do sanktuariów archidiecezji białostockiej. Odpust parafialny obchodzony jest w sanktuarium 2 lipca. Do Matki Bożej Juchnowieckiej przybywają pielgrzymi indywidualnie i w grupach zorganizowanych. Pierwszą sobotę lipca w pieszej pielgrzymce z białostockiej archikatedry wędrują całe rodziny, od małych dzieci do osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych. Potwierdzeniem żywego kultu Matki Bożej Królowej Rodzin są również wciąż powstające ku jej czci pieśni, modlitwy czy wiersze.